cokolwiek jakby dzieje się w naszym życiu, co Pan Bóg stawia na naszej drodze, ma jakiś swój sens, ma swój cel, że nic nie dzieje się tak po prostu. Pewien człowiek z Betanii, miejscowości Marii i jej siostry Marty, był chory. Miał on na imię Łazarz. Maria zaś była tą kobietą, która namaściła Pana wonnym olejkiem i swymi włosami wytarła jego stopy. Właśnie jej brat Łazarz chorował. Siostry przekazały więc Jezusowi wiadomość. Panie, ten, którego kochasz, jest chory. Gdy Jezus to usłyszał, rzekł: ta choroba nie zmierza ku śmierci, lecz ku chwale Bożej. Dzięki niej Syn Boży dozna chwały. A Jezus miłował Martę, jej siostrę oraz Łazarza. Gdy jednak usłyszał, że choruje, pozostał w tamtym miejscu jeszcze 2 dni. Dopiero po ich upływie zwrócił się do uczniów. Wróćmy znowu do Judei. Uczniowie mu odpowiedzieli: Rabbi, Żydzi dopiero co usiłowali cię ukamienować, a ty chcesz tam ponownie wrócić? Jezus im odparł: czy dzień nie ma 12 godzin? Kto chodzi za dnia, nie potyka się, gdyż widzi światło tego świata. Kto natomiast chodzi nocą, potyka się, ponieważ nie ma w nim światła. A gdy to powiedział, dodał: nasz przyjaciel Łazarz zasnął, lecz pójdę, aby go wyrwać ze snu. Uczniowie odrzekli: Panie, jeśli usnął, to będzie zdrowy. Jezus jednak powiedział tak o jego śmierci. Uczniowie natomiast uważali, że mówił o zapadnięciu w sen. Oświadczył im więc otwarcie: Łazarz umarł, ale raduje się ze względu na was, abyście uwierzyli. Z tego właśnie powodu nie było mnie tam, lecz teraz chodźmy do niego. Tomasz, zwany bliźniakiem, zawołał wtedy do współuczniów: chodźmy i my, aby razem z nim umrzeć. Gdy Jezus tam dotarł, zastał go już od 4 dni leżącego w grobie. Betania zaś leżała w pobliżu Jerozolimy, w odległości około 15 stadiów. Wielu Żydów przybyło więc do Marty i Marii, aby je pocieszyć po śmierci brata. Kiedy Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi, wybiegła mu naprzeciw. Maria natomiast pozostała w domu. Marta zwróciła się do Jezusa: Panie, gdybyś był tutaj, mój brat by nie umarł. Lecz nawet teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co tylko go poprosisz. Jezus jej rzekł: twój brat powstanie z martwych. Marta odpowiedziała: wiem, że zmartwychwstanie podczas zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Jezus oświadczył jej: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nawet jeśli by umarł, będzie żył. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Marta odrzekła: tak, Panie, wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który przyszedł na świat. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała swoją siostrę Marię, mówiąc jej po kryjomu: nauczyciel jest tutaj i prosi cię. Ona zaś, gdy to usłyszała, szybko wstała i pobiegła do niego. A Jezus nie wszedł jeszcze do miejscowości, lecz pozostał tam, gdzie spotkała go Marta. Również Żydzi, którzy przebywali w jej domu i pocieszali ją, poszli jej śladem, widząc, że zerwała się i wybiegła. Sądzili bowiem, że udała się do grobu, aby tam płakać. Tymczasem Maria dotarła do miejsca, gdzie zatrzymał się Jezus. Kiedy go zobaczyła, upadła mu do nóg i rzekła: Panie, gdybyś był tutaj, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus zobaczył, że ona płacze, a także płaczą Żydzi, którzy z nią idą, wzburzył się wewnętrznie i był wstrząśnięty. Następnie zapytał: gdzie złożyliście go do grobu? Odparli: Panie, chodź zobaczyć. Jezus zapłakał. Wtedy Żydzi powiedzieli: zobaczcie, jak go kochał. Niektórzy zaś mówili:
Czy ten, który przywrócił wzrok niewidomemu, nie mógł sprawić, aby on nie umarł? Jezus ponownie wzburzony podszedł do grobu, a była to grota zestawiona kamieniem. Polecił więc: odsuńcie kamień. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego. Panie, już cuchnie, nie żyje bowiem od 4 dni. Jezus powiedział jej: czy nie zapewniłem cię, że zobaczysz chwałę Bożą, jeśli tylko uwierzysz? I odsunięto kamień. Wówczas Jezus wzniósł oczy w górę i zaczął się modlić. Dziękuję ci, Ojcze, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że zawsze mnie wysłuchujesz. Powiedziałem to jednak ze względu na otaczających mnie ludzi, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał z mocą: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Wtedy zmarły wyszedł, mając nogi i ręce owinięte opaskami, twarz zaś przysłoniętą chustą. Jezus polecił im: uwolnijcie go z tego i pozwólcie mu chodzić. Wielu spośród Żydów, którzy przybyli do Marii i zobaczyli, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego. Dzisiejszy fragment z Ewangelii według świętego Jana jest dosyć długi, ale także bogaty w treść. I myślę, że przede wszystkim taka myśl, która się pojawia, czytając ten fragment, przynajmniej u mnie, to jest to, że cokolwiek jakby dzieje się w naszym życiu, co Pan Bóg stawia na naszej drodze, ma jakiś swój sens, ma swój cel. Że nic nie dzieje się tak po prostu dla samego wydarzenia, dla samej sytuacji, ale że wszystko to, co przeżywamy, wszystko to, co staje się naszym udziałem, jakby ma nam pomóc właśnie wzrastać w wierze, przybliżać się do Pana Boga, trwać przy Nim, poznawać Go, że wszystkie te sytuacje, które pojawiają się w naszym życiu, jakby mają swój początek, mają swój koniec, ale mają też swoje owoce. Ten dzisiejszy fragment z Ewangelii według świętego Jana pokazuje nam, w jak trudnej sytuacji znalazły się Maria z Martą oraz wszyscy ich bliscy, ponieważ niejako doświadczają śmierci swojego brata. Myślę, że to cierpienie gdzieś tam pogłębia się w momencie, kiedy siostry proszą Jezusa o pomoc, a On nie przychodzi. Myślę też, że ta Ewangelia bardzo mocno pokazuje nam, że Pan Bóg działa we właściwym czasie, że On się nigdy nie spóźnia, chociaż często wydaje nam się, że działa zbyt późno, że wszystko odwleka w czasie, że niejako dopuszcza to zło, które się dzieje, przez co jakby ten obraz Pana Boga w nas staje się taki trochę skrzywiony, bo mamy wrażenie, że Pan Bóg właśnie, skoro jest miłosiernym Ojcem, to powinien czynić tylko dobrze, ale bardzo dobrze wiemy, że każdy dobry rodzic, każdy rodzic, który pragnie dobra dla swojego dziecka, często też musi mu zakazać pewnych rzeczy, aby go odpowiednio wychować. Tak samo jest z Panem Bogiem. Pan Bóg nigdy się nie spóźnia, ale daje nam wszystko w odpowiednim czasie. Myślę, że warto sobie dzisiaj, tak szczególnie przy tej Ewangelii, zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście to, o co proszę, jest dla mnie dobre. Czy rzeczywiście natychmiastowe działanie Pana Boga w moim życiu wydałoby takie owoce, jakie wydaje, kiedy sytuacje rozwiązują się wtedy, kiedy Pan Bóg chce. Czy rzeczywiście nasze prośby są tymi prośbami, które są w stanie pozytywnie wpłynąć na nasze życie.